STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Dzień dobry. Wszyscy cieszymy się, że jesteśmy w kolejnej rundzie, że możemy zagrać mecz z bardzo mocnym przeciwnikiem. Wiemy, że poprzeczka jest zawieszona jeszcze wyżej niż to było w poprzedniej rundzie, ale naszym celem jest awans do tej rundy i zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Dziękuję. Dzień dobry. Tak jak trener podkreślił, spodziewamy się trudnego meczu i doskonale wiemy, że jaką jakość piłkarską stanowi różne z belki. Zrobimy wszystko, aby w tym meczu walczyć o korzystne wyniki i awansować do kolejnej. Trenerze, co pan może powiedzieć o drużynie rywali, jak pan może scharakteryzować zespół, z którym pan przyjdzie się zmierzyć? Przede wszystkim bardzo mocny zespół w ofensywie. Ja nie mówię, że w defensywie jest źle, natomiast na pewno siłą tej drużyny jest ofensywa. Skrzydła, czy generalnie ofensywni pomocnicy, środek pola bardzo mocny, także zdajemy sobie sprawę, jak wygląda ich siła. Ale jak powiedziałem, no, to jest dwumecz. Chcemy powalczyć o nas. Na pewno w przeciwieństwie do poprzedniego dwóch meczu jest to zespół bardziej stabilny, tak? Nie było aż tylu zmian w składzie, ile było w zespole Rioave. Dwa do trenera. Trenerze, pierwsze, powiedział pan przed chwilą, że to jest bardzo mocny, ofensywnie zespół. Porównywalna jest siła tej ofensywy z Rioave, czy jest to jeszcze wyższy poziom? A drugie pytanie dotyczy naszego zespołu, bo to interesuje nie tylko mnie. Chodzi o stan zdrowotny piłkarzy, którzy ostatnio ucierpieli w meczu ligowym. Jeśli chodzi o tą pierwszą część pytania, na pewno jest tak, że jakość zawodników jest porównywalna ze wskazaniem tutaj na chęt. Czyli jakby jeszcze lepsze wyszkolenie tych piłkarzy. Natomiast na pewno tam jest większe zrozumienie w zespole. Zespół Rioave przeszedł bardzo dużo zmian i tam w meczu z nami bardzo dużo się opierało na ich wywalnych umiejętnościach. Tutaj na pewno są również wypracowane pewne automatyzmy w tej grze i to widać. Jeśli chodzi o to pytanie dotyczące naszych zawodników, na pewno największym, że nie są problemy, że najwięcej problemów sprawia kontuzja Łukasza Kuligi. Na dzisiaj szanse na występ są niewielkie i trzeba powiedzieć jasno. Z Iwanem mam nadzieję, że wszystko będzie, że będzie dobrze. Jest szansa, ale to też zobaczymy, jak będzie reagował organizm, ta Iwanowa przede wszystkim w dzisiejszych zajęciach. I Karol dzisiaj już dostał zgodę na trening z zespołem, natomiast wiadomo, to też jest uraz głowy, jest poważny i pytanie, tak, czy w następnym stałym fragmencie jest w stanie dzisiaj się tak samo zachować, czy poszedł zdecydowanie na piłkę i tutaj trzeba po prostu jeszcze zobaczyć, czy on jeszcze jest na to gotowy. I ze strony lekarzy nie mam przeciwwskazań. Zawsze jestem gotowy i daję sobie wszystko i tyle, ile mogę, a co będzie, to pokazuję boisko. Ja nie lubię jakieś tam ładnie mówić na konferencjach, wolę pokazywać na boisku i mam nadzieję, że zrobię wszystko, żebyśmy pomóc drużynie w awansie do kolejnej rundy. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.